Nie, nic, nic, nic. A powiedz do mnie, czy ty czułaś, jak się wspinałaś po tych schodach? Nie bardzo właśnie. Znaczy miałam wrażenie, że coś skręca w prawo, ale to tak było, że jakbym miała cały czas coś zasłonięte na oczach. Jest to możliwe. No, w związku z tym, że wyszło tak jak wyszło i bez dogłębnego oczyszczenia cię, twój trans jest taki bardzo, bardzo leciutki i tak jakby całą pracę będzie wykonywać za ciebie Ola, a ty będziesz tak jakby obserwatorem, w sensie słuchowym obserwatorem, co się będzie działo między mną i twoją duszą poprzez medium Oli. Więc tak. Teraz Ola. Jesteście tam na tym tarasie? Obydwie stoimy przed drzwiami. Łot. Że Dorota nie może wejść, no to mogę zrozumieć, ale ty, Ola, wytłumacz, dlaczego nie możesz wejść. Stoimy, gdyż staramy się wytłumaczyć, że wchodząc ze mną, pomogłam jej, ona zaufała, podała mi swoją lewą dłoń i byłam jej przewodnikiem. Szła za mną, trzymając mnie za rękę. W ciemności zaufała i tylko pod stopami, czując i wierząc w to, bo czując, że każdy schodek prowadzi ją coraz wyżej, szła, bo ufa. I teraz ona ma opaskę czarną na oczach, taką jak ja w czasie sesji. Ona stoi przy mnie. Wewnętrznie wielka radość, ale nie widzi. Dlatego proszę ją, aby zdjęła opaskę. Tym niemniej samo zdjęcie opaski nie wywoła natychmiastowej zmiany. Dlatego pomyślałam, abyśmy wspólnie poprosili ją, aby skupiła się i zechciała spojrzeć na swoje własne stopy i tak krok po kroku zacznie widzieć i sama otworzy te drzwi. Okej, możesz jej to zasugerować, zwracając się do duszy i do ciała fizycznego Doroty i mów, na co ma zwracać uwagę. Ona ściągnęła opaskę, Dobra. Tak. pochyla głowę, próbuje w ciemności odnaleźć swoje stopy. Ja tam zapalam światło. Nie ma ciemności już, jest światło. Ona tak wiele wysiłków to wkłada, że sama zaciemnia obraz. Nie rozumie, że trzeba wyluzować się na tyle, aby po prostu dać temu obrazowi szansę, żeby się pokazał. Teraz mi pokazuje, że zaczyna coś widzieć. Nie wiem, jak fizyczna Dorota to odczuwa. Ja czuję takie prosto. Ola, powtórz, co ona powiedziała, bo ona coś nad mikrofonem, ja ledwo ją słyszę i nie wiem. Ja też nie słyszałam. Popraw mikrofon bliżej buzi. Teraz coś powiedz. A teraz mnie słychać? Tak. Słychać, ale niewyraźnie, trochę wyżej, troszkę dalej od buzi. Troszeczkę od buzi dalej. Teraz coś A powiedz. teraz mnie słychać? Tak. Tak. Ola, słyszysz? Tak. Okej. No to dalej. Co widzisz, Dorota? Ja dalej nic nie widzę No. fizycznie. Staraj się mówić głośniej, Dorota. Mówię, że dalej fizycznie nic nie widzę, ale jak mówiłaś o tej słuchawce, o tej opasce, to takie emocje mi zaczęły aż targały, że cały czas
Jezus się trzęsł i łzy się pokazały. Ja tego nie zrozumiałem. Coś znowu z tym mikrofonem. Podnieś ten mikrofon tak, żebyś była słyszalna. Czy teraz jest lepiej bez tego? No jeszcze mów, bo co? Mów, powiedziałaś i przerwa. Mów dalej. Że łzy się pokazały. Co się pokazało? Łzy mi popłynęły. Bardzo dobrze, że popłynęły. Tak ma być. Dobra, zdaje się, że na razie z tego nic nie będzie. Niemniej będziesz w dalszym ciągu w takim stanie relaksacji i może w trakcie sesji załapiesz i zobaczysz cokolwiek. Będziemy co jakiś czas sprawdzać, czy coś widzisz, czy nie widzisz, bo naprawdę szkoda czasu. To czas topienia. Przystępujemy do pracy. Dorota, nie komentujesz głosem nic, nie odzywasz się, tylko słuchasz. Jak będziesz chciała o coś zapytać, to zasygnalizujesz prawą ręką, że chcesz zapytać i dopiero jeśli ja ci wyraźnie udzielę zezwolenia, żebyś coś powiedziała głosem fizycznym, to tylko wtedy będziesz mogła się odezwać. Zgoda? Zgoda. Więc tak. Przystępując do tej sesji, ty na początku wypisałaś całą litanię swoich dolegliwości ciała fizycznego, ale my zgodnie ze sztuką najpierw będziemy oczyszczać twoje ciała. Dopiero po oczyszczeniu ciebie ze wszystkich jakichś tam nie twoich spraw, jakichś programów, jakichś przyczepów, jakichś coś, co nie należy do ciebie, wtedy dopiero zajmiemy się twoimi chorobami fizycznymi. I teraz Ola. Najpierw sprawdź, czy ta nasza klientka to jest ta Dorota, którą sprawdzałaś przed sesją. My cały czas stoimy u progu. Jeszcze w wieży u progu tarasu, taras jest rozświetlony, ona trzyma mnie za rękę i prosi, żebym zabrała ją na ten taras, że pomimo tego, że go nie widzi, ale ufa i bardzo pragnie się na nim znaleźć, więc wchodzimy, jeden krok, drugi, już stoimy na tarasie, ona jest pełna wiary, ufności, cieszy się, chociaż spogląda na mnie i mówi, że widzi, ale tylko mnie. Jesteśmy już na tarasie obydwie. Okay. Ona jest gotowa. To w dowolnej dla ciebie, Ola, pozycji zrób skan wszystkich ciał. Zacznij od ciała fizycznego najpierw, ale nie chodzi pod względem chorób, tylko od jakichś tam szczepów, jakichś podłączeń, jakichś tego. Poglądaj to, czy tam czegoś nie ma, jakichś urządzeń, jakichś kabli, jakichś nie wiem, kajdan, łańcuchu, wszystko to pooglądaj bardzo dokładnie. Już widzę w tej chwili. Tak. Ona jest cały czas obok mnie, ja stoję przy jej lewym ramieniu i pokazuje mi plecy. Tak. Do pleców na wysokości pasa przymocowana jest takie urządzenie w kształcie podłużne, kształt poziomy, na środku, przepraszam, wkręcona w taki zabór, jakby rura, i ta rura biegnie w dół aż do tego przejścia, do wyjścia z tarasu na hol w wieży i po schodach aż ciągnie się na sam dół. Ona jakby przyciągnęła tą rurę, tu to był duży wysiłek dla niej. Ona tak bardzo chce i tak pragnie, że pomimo tych utrudnień, stąd te łzy, gdyż jej silna wola jest tak silna, że pomimo utrudnień, ona ciągnąc to za sobą, znalazła się i jest w tej chwili z nami na tarasie. Okej, okay, ale ty, Ola, po tej rurze obok,
dążysz do źródła, gdzie ona się kończy lub zaczyna, gdzie, skąd ona wypływa, skąd ona tam jest. I że biegnie schodami w dół, tak. Tymi samymi, którymi przyszłyśmy, tak. Wychodzi z wieży, ja widzę na dole tej wieży taką ciemność generalnie, energia strachu, niepewności, z życia, z naszego ludzkiego życia ją przynosi. Pytanie. Ta rura i przez tą rurę ona pobiera ten strach cały, który jej nie pozwala na strach przed życiem? Co ta rura? No, ta rura transmituje dane z zewnątrz do niej. Ale kto jest nadawcą tych danych? Ciemni. Ciemni. Konkretnie policzę do trzech i zobaczysz głównego majstra od tej rury i od tych spraw tej rury. Jeden, dwa, trzy, już. Kto tam za tym stoi? Kto tam w tym rządzi? Przybrał postać takiego małego chochlika. Między ludźmi przebywa, tu w niskich wibracjach, w ziemskiej sferze wokół nas i wykonuje też zadania na czyjeś polecenia. Dobra, to teraz wzywam jego szefa, tego chochlika. Kto jest szefem tego chochlika? Musi się pokazać. Jesteśmy w polu energetycznym Doroty. Ten chochlik takie obawy ma, spogląda w jedną stronę gdzieś za siebie w tył i potem tak głowa wraca z powrotem i on się tak boi, ale nie wie co ma zrobić. W tej swojej niepewności zdradził miejsce położenia tego nad właściciela tych urządzeń i jego szefa. Tak. I on gdzieś jest bardzo daleka, to widzę, ta komunikacja jest daleka z nim. Dla ciebie nie ma przestrzeni do nie do pokonania, policzę do trzech i jesteś vis-a-vis tego właściciela, czy tego twórcy, tej rury, tego połączenia. Raz, dwa, trzy i już. Ja widzę, że ta rura płynie jakby od ziemi jakby w przestworze i w uniwers, tak. W kosmos i ona wyszuka, tak? Co się stało? Nic się nie stało. Słyszymy się? Tak. Była przerwa była zupełna. Ta rura tak jakby płynie między planetami. I dobiega do jednej planety i tak się w nią wczepia, w całą planetę, takimi metalowymi szponami. To jest taki obraz. Ale taki obraz. Ja ciągle chcę rozmawiać z właścicielem i twórcą tej rury. Musi odpowiadać na pytanie, bo czerpie on energię tu z Ziemi od Doroty. Czyli to jakby się podłączył do pola energetycznego Doroty i przez to musi odpowiadać na pytanie. I musisz go zobaczyć. Jest po prawej stronie, pojawia mi się, ale niezbyt wyraźnie, ale widzę obraz takiego, bardzo taki opasły, wygląda jak zawodnik sumo, siedzący, tak, tak nogi skrzyżowane, tak. Pewny siebie, ale to, ja powiedziałam, że on wygląda jak zawodnik sumo, ale to jest jakaś kreatura, nie człowiecza postać. Ja się do niego zwracam. Mój drogi, prawdopodobnie przyjąłeś taką formę, żeby jeszcze bardziej zaciemnić sprawę i teraz na podstawie boskiego prawa rozkazuję, czy chcesz, czy nie chcesz. Musisz pokazać swoją prawdziwą formę, tą przynależną tobie, twojemu gatunkowi. Już! Ola, co się stało? No tak jak ten chochlik, taki czarny, z rogami, tylko dużo większy. I ja widzę takie plamy, takie czerwone zabarwienia na tym jego jakby futrze.
Ja się teraz pytam Dorotę, duszy Doroty. Dorota, widzisz tego stwora? Ola, powiedz, co Dorota odpowiada. Nie widzę jej. Doroty nie widzisz? Okej, bo ona tam pewnie jest na tym tarasie. To ja się do niego zwracam. Powiedz nam, mój drogi, kim ty co do natury jesteś? Masz wygląd taki, jaki masz. No powiedzmy, że taki jest twój naturalny wygląd. I jaką rolę pełnisz w życiu Doroty? Musisz odpowiadać. Mam takich marionetek mnóstwo. Okej. Okay. Po co masz te marionetki wszystkie? Tak, mnóstwo tych marionetek. Pokazuję, że nakłada je na palce. Każdego człowieka traktuje jak jedną marionetkę i lubi się nimi bić, zaczepiać, niszczyć. Czy było jakieś wydarzenie w życiu Doroty, kiedy ty jakby uznałeś, że masz zezwolenie na to, żeby ją również wciągnąć do tej twojej grupy, którą wykorzystujesz do takich rzeczy? Było jakieś wydarzenie w życiu Doroty, które ci zezwoliło tak bezproblemowo się podłączyć pod nią? I grymas na twarzy i taki złośliwy śmiech. Nie chcesz powiedzieć? Czy nie możesz? Czy masz jeszcze szefa, który ci nie pozwala na to? Się okaże za chwilę, że ty również jesteś tylko marionetką sterowaną przez jeszcze wyższe siły od ciebie. Powiedział, że wystarczy zjawić się w odpowiednim momencie i sytuacji i że wszystko dzieje się samo. Bez zezwolenia i bez woli, powiedzmy, tej ofiary twojej, tak? Jeśli ona sama chce i to bierze, to ja nie będę jej zabraniał. Aha. I co takiego u Doroty się wydarzyło, że ona sama chciała bierać? To co jej ofiary obawiałeś? Powiedział, że pomaga jej zdobierać informacje, te, które ona uważa, że powinna za wszelką cenę mieć. Aha, i ty jej podsyłasz te informacje według swojego własnego uznania i według własnych korzyści, czyli posyłasz albo nieprawdziwe informacje, albo półprawdziwe, ale zaspokajasz te jakby zachcianki Doroty, tak? Wszystkiego się cieszy, jak dziecko. No tak. Jak się umiejętnie myli oczy, to od tego. Jest ważnym teraz, ja pytam Doroty, ale przez medium. Dorota, słyszałaś i poznałaś, że jesteś połączona z jakimś bytem, który cię po prostu wykorzystuje, podsyła ci różne informacje. Nie wiem, jaką drogą, może poprzez sny, czy intuicyjnie, albo coś, bo ty pragniesz tej wiedzy i on ci podsyła, ale to nie jest wiedza, to jest taka pseudowiedza lub zmyła. Czujesz to? Wiesz o tym w tej chwili? Bo on to wszystko powiedział, musiał się do tego przyznać. Ona pojawiła się, jest obok mnie. Tak. My jesteśmy jakby w przestrzeni kosmicznej, przed tak. nami ta planeta. Pojawiła się i co? I ona widzi go tak samo jak mnie. Tak. I pyta się, że pytanie brzmi, w jaki sposób mam rozpoznać informacje ze źródła, a fałszywe? Czy dacie mi jakiś filtr? Po pierwsze, to nie jest źródło, prawdziwe źródło. To jest coś na kształt demona, którego jedynym zadaniem jest wykorzystywać ciebie
mamiąc się i podsyłając fałszywe wiadomości, które czasami sprawiają wrażenie, że one są fajne dla ciebie i poprawne. Ale źródło jest brudne, czyli nie, te wiadomości, które uzyskujesz od niego, są brudne, nieczyste, nieprawdziwe. Zrozum to nareszcie. Rozumiesz to? Mówi, pyta się, czy może już odskoczyć z tego miejsca i dokonać, żebyśmy jej pomogli odkręcić tą rurę z pleców. To jest moje zadanie, będę wiedział, co mam robić. Ja zadałem proste pytanie. Czy widzisz, w jaki sposób jesteś wykorzystywana przez tą istotę? Widzisz to? Czujesz to? Mówisz, że zrozumie wszystko. Okej. Okay. Pytanie następne, moje. Czy chcesz się pożegnać na zawsze z tym bytem i tą rurę zlikwidować, żeby już ten byt nie miał do ciebie dostępu? Czy masz taką wolę? Chcę, abyście wyczyścili mnie z jego obecnych wpływów. No, odpowiedziałaś niby tego, tylko... Tak, odetnijcie mnie, nie chcę mieć nic wspólnego. O to chodzi, prosto tak lub nie. Jak wasza mowa będzie tak, znaczy tak, jeśli mówicie nie, to nie. Dobra, to była dygresja. Okej. Okay. To teraz muszę cię uświadomić, Dorota, że ty w swoim polu energetycznym jesteś królem. Jesteś królem i ty decydujesz o sobie, o swoich losach, o swoich kontaktach. Przed chwilą powiedziałaś, że chcesz się go pozbyć. Pytanie, tak? Potwierdzasz to? Tak. Okej. Okay. To teraz, żebyś poznała swoją moc, żebyś ją poznała, że to jest twoja moc w twoim polu. Rozkaż słownie, głośno, z taką mocą wewnętrzną, żeby ten byt zmniejszył się do wielkości psa. Powiedz mu to z taką mocą i zobaczysz, co się stanie. Zwinął się w kulkę. Prosi, żeby go wypuścić. Wypuścimy, bo przecież nie będę się trzymał. Ta kulka przyturlała się pod nogi. Dorota, powtórz mu, jemu. On cię musi usłuchać, że żadna kulka ma przyjąć formę psa. Niezbyt dużego psa. Powiedz mu to. Co się stało? Po pierwsze, czy Dorota powiedziała to? On robi teraz takie chocki klocki z nami gra, robi przedstawienie, dosłownie zwija się, próbuje z tej kulki jakby utworzyć ciało psa, jest mu tak strasznie ciężko, znowu się zwija, narzeka, że nie da rady, robi przedstawienie na całego. Dorota, musisz z całą mocą i z całą wiarą przekonać się, że ty rządzisz i musisz to powiedzieć takim rozkazującym i pewnym głosem do tego bytu. Musisz przyjąć formę psa i zostaniesz na jakiś czas, na niedługi czas zamrożony, że nie będziesz się mógł ruszać. Powiedz to. Co się dzieje? Po lewej stronie, ja stoję po jej prawej stronie, po lewej stronie rozświetlił się obraz opiekuna mojego. Tak. Pojawił się, bo zobaczył trudności. Tak. I sprawa wygląda tak, że Dorota odwróciła teraz się w jego stronę i on bardzo dużo informacji jej przesyła, aby ona nabrała pewności siebie, bo że tak powiem, tu jest ten pies pogrzebany, że tak. Ona tylko mówi, że chce, a nie wierzy w to. Nie ma podstaw, żeby wierzyć, bo gdzieś w głębokich pokładach jestestwa ma zwątpienie i niepewność. I ona już teraz nabiera pewności,
przez tą energię przewodników, którzy są, i chcę spróbować jeszcze raz. Nie próbuj, tylko to zrób. Mówi, że przyłoży rękę do serca, żeby poczuć siebie. Możesz się wspomóc w ten sposób, jeśli ci to odpowiada. Powiedziała, że ze swojego środka właśnie wypływa jej życzenie w kierunku tej istoty. Jej energia otacza ją, tą kulkę, która co chwilę zmienia kształt, on jest taki zmiennokształtny. Tu jest takie pół psa, pół kuli, za chwilę kula, za chwilę pies, który znika. Ona teraz otacza swoją energią i go tak ściska jakby pod jakimś podciśnieniem. I on już tak trochę słabnie, już nie jest taki pyszny w tej swojej pysze. Ja na razie zamrażam całą tą sytuację, natomiast Ola, poszukaj w ciele energetycznym Doroty tą niepewność, gdzie ona tam jest, ten brak wiary w swoją moc i w swoją siłę. Poszukaj, bo to jakiś program, który się tam przyplątał kiedyś w jakiś sposób. Gdzie to u niej jest w ciele? Ten strach, ten brak wiary, skuteczność i swoją siłę. Gdzie to jest? To jest jakiś program. Ona pokazała mi, że ma związane ręce. Rozwiązujemy twoje ręce. Jesteś wolnym człowiekiem. A człowiek to jest część Boga. To brzmi dumnie. Zrzuca te więzy ze swoich dłoni. Wcześniej nie były zauważalne. Tak. Pokazuje zdecydowanie, że jest coś, co ją blokuje. I to jest dół brzucha. To jest druga czakra od dołu. Czyli sakralna. Ola, przyjrzyj się temu, co to tam jest. Ona bardzo słabo, ta czakra nie oddycha. Jest na nią jakby taka mgiełka zasnuta i słabo świeci. Okej, okay. Czakra jest czakrą, to jest twoje, natomiast ta mgiełka jest obcym ciałem, który specjalnie dusi tą czakrę. I teraz, Dorota, chcesz oczyścić się z tej mgły, z tego dziadostwa, które ci przeszkadza w normalnej pracy czakry sakralnej? Chcesz się pozbyć tej takiej, to jest taki ekran tłumiący pracę czakry? Tak, tak. Okej, okay. To teraz, ponieważ ty słabo widzisz, to ty, Ola, za zezwoleniem i tak jakby na życzenie Doroty, weź w swoje ręce i ściągnij tą mgłę, to co przeszkadza na czakrze sakralnej, co jest. Ja teraz stanęłam za jej plecami, tak. Objęłam ją tak ramieniem z prawej, z lewej strony, położyłam swoje dłonie na jej dłoniach i będziemy to robić wspólnie, będziemy pracować, ucząc się. Nawet lepiej, żeby było wspólnie. Kładzie dłonie na swoim podbrzuszu, moje są na jej dłoniach, uśmiecha się delikatnie, mówi, że czuje. Tak. W tej chwili energia przenika wszystkie warstwy do głębi, aż do fizyczności też. Tak. Rozgrzewa ją. Tak. Czakra grzeje, jest cieplejsza. A co się dzieje z tą mgłą? Tym czynnikiem duszącym, to jakby?
To teraz znalazło się pomiędzy czakrą, która odżywa naszymi dłońmi i za chwilę zniknie, to zostanie usunięte. Przez Bardzo dobrze. wysoką energię po prostu zniknie. Bardzo dobrze. Już Teraz. wypycha, jej czakra wypycha to, nawet nasze dłonie się unoszą lekko, bo czakra rośnie. Okej. Czyli pozbywamy się do końca, do ostatniej cząsteczki tej osłony, tej mgły, która przeszkadza. Policzę do trzech i już będzie to wszystko finalnie załatwione. Jeden, dwa, trzy. Już. Do Nie roboty. ma. Nie ma. Oczyszczone. Wszelkie wątpliwości zniknęły. Wiesz, że jesteś dzieckiem, mówię do Doroty. Wiesz, że jesteś częścią Boga, a w swoim polu energetycznym wszechmocnym, wszechwładającym Bogiem. I teraz odmrażam tamtą kulę psa i tak dalej, to wszystko. I ty teraz z całą mocą powiedz mu, że ta kula musi się zamienić w psa. Nie za dużego, ale takiego wyraźnego psa. Powiedz to. Że tak sobie życzysz. Taka jest twoja wola. On teraz przesłał obraz kreskówki, w której jest taka bajka kreskówka, w której jest pies idzie sobie i się pyta, czy jesteśmy zadowoleni, jak taki obraz jego zobaczymy. Nie, nie jesteśmy zadowoleni. Będziesz całkowicie czuł się i wyglądał jak pies. Powiedz Dorota właśnie do niego w ten sposób. Musi być normalnym psem. Żadna kreskówka, nie ma zabawy. Nie próbuj się opierać, do niego się zwracam, bo za chwilę możesz się poczuć bardzo, bardzo kiepsko. Jest jeszcze jedna sprawa. No. Więcenioła tą istotą powstała wiązka łącząca i jest to oprócz strachu, jest to coś, co nazwałabym taka więź, która jego bardzo satysfakcjonuje, a której on nie cierpi nas za to, że doszliśmy do tego, bo jest to przebaczenie. Ponieważ ona zdając sobie wyprodukowała taką więź, poczucie, że on jej robi krzywdę i jakby ona musi mu teraz wybaczyć to, że ją zaatakował, bo inaczej on rośnie w siłę pod wpływem braku wybaczenia. I w tym momencie, kiedy ona już sobie zdała z tego sprawę, że nie wini go za to, że rozumie sytuację, on zaczął skomleć jak pies i błagał, nie rób tego, proszę cię, nie wysyłaj mi energii wybaczenia. Tego się strasznie boi. Za chwilę nie będzie mi podpowiadał, co ja mam robić. Pierwszy etap musi być psem. Normalnym, merdającym ogonem psem. Już. On się śmieje teraz i powiedział tak, ale mnie rozszyfrował. Dobra, już będę tym psem. No to opiszcie go, jak on wygląda teraz jako pies. Jest bezczelny. Postawił dwa psy. Jeden taki brązowy, jak nie wiem, takie długie, nie wiem jak się nazywa ta rasa, Rottweiler, takie długie uszy brązowe, takie falujące, sierść dłuższa, a drugi taki mały czarny, jakby taki miniaturka jamnika. Wybierz sobie, który chcesz. To jest dwa w jednym. Ja łączę te dwa psy razem i powstaje jeden większy pies. Jeden większy pies. Może być innej maści, innej rasy. Już. Okej.
To teraz, mój drogi piesku, zaszczekaj. Dorota, powiedz mu, masz szczekać. Dobra, nie będę go komentować, ale sam fakt, że szczeka i wyje na przemian i robi sobie zabawę. On to może udawać, że się bawi, ale żeby przestał się bawić, to teraz, Dorota, nie po to, żeby się mścić na nim, nie po to, żeby ulegać jego gierkom, ale po to, żeby on poczuł, że ty rządzisz. Wejdź teraz taki porządny pejcz i strzel go przez łeb, przez tą mordę psią. Raz, a mocno. No, teraz siedzi. Ona strzeliła tak nad nim, jak z bata, nad nim. Nie nad nim, przez łeb, żeby poczuł ból. Usiadł, ona go lewą ręką chwyciła za obroże i tak mocno szarpnęła. Ej, delikatne stworzenie ci nakładli do głowy. Dam ci lepszą narzędzie, żaden pejcz. Daję ci paralizator. Paralizator. I teraz tym paralizatorem go traktujesz. On jest prawdziwy, on ma wysokie napięcie. Okej, okay. Robi to. Przykucnęła przed nim i przyłożyła tak na chwilkę delikatnie i cofnęła do łapy. Żadne delikatnie. Ale on zaskomlał i cofnął łapę, boli go. Za mało zaskomlał. Zwiększ napięcie i jeszcze raz. I nie w łapę gdzieś tam, tylko w bok. Albo szyję. Wzięła go i tak go pacnęła tym, ale zwiększyła napięcie i pacnęła go w nos. Może być. Jak zareagował? Odskoczył do tyłu, bo poczuł ból. No to teraz ja do niego. Ty śmiejesz się jeszcze? Możemy zwiększać napięcie w nieskończoność. Masz dość zabawy? Jest obrażony. Widactwo. Obrażony. Ale co, gramy dalej, czy ewentualnie zakończymy? Pod warunkami pewnymi, które za chwilę powiem. Nie chcę już się z tobą bawić. Okej. Okay. Nareszcie. Dorota, widzisz to wszystko, że to ty rządzisz i ja w twoim imieniu widzisz, że to ty masz siłę u siebie. Ty jesteś Bogiem. Czujesz to? Wiesz o tym? Już? Przyjmijesz to w końcu do wiedzy, do wiadomości, do serca, do przekonania. Mówi, że rozumie to ćwiczenie. To nie jest ćwiczenie, to jest przyswajanie wiedzy do zastosowania wtedy, kiedy uznasz, że to jest ci potrzebne, ale tylko ewentualnie do samoobrony, czy do tego, nigdy do ataku. Okej. Okay. Teraz zajmiemy się tą rurą. Ten pies tam, nie przestaliśmy się nad nim znęcać, go tam częstować, on zrozumiał, że z nami nie wygra. I teraz całą tą rurę, od tego psa większego, od tego mniejszego, całą tą rurę, która ciągnie się aż do Doroty, gdzieś tam, aż na szczyt tej wieży, likwidujemy. Unicestwiamy, rozpuszczamy, rozdmuchujemy na wszystkie strony świata.
I z tego nie pozostaje nic i tego się nie da odtworzyć. W każdym razie do Doroty się tego nie da odtworzyć. Wykonajcie to, dziewczyny. Ja zobaczyłam, że w momencie, kiedy była roztapiana ta taka czapa na jej tej przedostatnia czakra, kiedy ona była unicestwiana, tak. Automatycznie, jak wcześniej, jeśli można tak określić, życie płynęło przez tą rurę, ona stała się martwa, bezużyteczna. Ona tylko, samo urządzenie było jakby bez czynności życia. Tak ewidentnie wskazuje to na ścisły związek z tym, co miała na tej czakrze umocowane. To dawało, przesyłało, no tak, wynika, że zasysało energię, zostało zniszczone i odkurzacz nie ma co ssać, więc on jest bezczynny teraz. Ale... I to urządzenie, tak, zabieramy się razem, ja razem z Dorotą, obydwie. I właściwie wystarczy tylko, że odwróciła głowę z intencją w tą stronę i ono zaczęło się po prostu od niej samo odsuwać. Widzisz, Dorota, zaczyna działać. Tak, jest tego pewna. Zaczynasz się przekonywać do tego, że ty jesteś Bogiem u siebie. Szkoda czasu, klasnę w dłonie i to już całkowicie zostanie zniszczone, rozpylone. Już. Nie ma rury. Dosłownie rozpadła się w pył, zgodnie z tym, co powiedziałeś. Teraz Ola, szukaj dalej. Co tam u niej jeszcze jest u Doroty? Co jej przeszkadza żyć? Co jest obcego? Co robimy z psem, bo siedzi i czeka. Nie masz urządzenia, jest bezdomny. Wiesz co, ja ci pozwalam przyjąć twoją normalną formę. Już dość tej zabawy takiej troszeczkę. Byłeś uparty, no ale w tej chwili możesz być dosłownie jak co jest tego, ale już do Doroty nigdy w żadnym przypadku nie będziesz próbował podchodzić i czerpać energii i w ogóle żadnych działalności w jej kierunku, no bo wiesz, co ewentualnie się może spotkać. I oczywiście nie takie zabawy, tylko coś bardziej przykrego jej. Dobra, możesz odejść w normalnej swojej postaci. Odwrócił się, jest na nas zły, ale odchodzi. No musi, no. Twardo głowy. Jeszcze daleka droga przed nim, zanim z powrotem wstąpi na ścieżkę do światła. Jeszcze jeszcze dłużej. Dobra, szukaj dalej, Ola. Po odczepieniu rury. Jej nie ma. Z tyłu nie ma rury. Po odczepieniu. Rur już nie ma. Jest takie okrągłe wgłębienie na środku, z tyłu na krzyżu. Natomiast są cztery okrągłe wgłębienia wokół, tworzą taki czworokąt. One są puste, tak jakby czekały na podłącza innych urządzeń. W tej chwili one nie pracują, ale musimy je usunąć. Okej, okay, najpierw sprawdźcie, kto to tam przygotował to pole interwencji z tej ciemnej strony. No ten, który był podłączony, ten zły pies. Ten sam, aha. Napełniacie te wszystkie otwory energią własną Doroty. To się wszystko zasklepia, wypełnia i nie ma śladu. Zrobione? Jeszcze chwilę. Tak. Gotowe. Okej, to teraz dalej szukasz?
Ona sama pokazuje Bardzo dobrze. mi, pokazuje mi z tyłu głowy, że ma pasek od czubka głowy, idzie w tył głowy, aż do podstawy czaszki i tu jest połączona z czymś, co wygląda jak taki mały guzik. Do czego to służy? Co to powoduje w życiu, w ciałach Doroty? Ból głowy fizycznie, taki ucisk i szumy. No ból głowy. To właśnie, chodzi o to, że kiedy ona chce usłyszeć w cudzysłowie, odebrać na częstotliwości to radio z drugiej strony, to dobre, które nadaje, tak? To te szumy powodują przeskoki fal i takie zapętlanie się i w kółko to samo i ona nie może się przez to przebić. Okej. Okay. No zresztą nie będziemy wzywać właściciela tego, wiadomo kto to zrobił. Wszystko jedno jak on wygląda tego, ale pytanie do Doroty. Widzisz to, czujesz to? Ty masz to? Mm-hmm. Tego. Co chcesz z tym zrobić? Usuniemy, dobrze? No bardzo dobrze. I teraz już z całą pewnością dasz radę sama, bez pomocy Oli. Bierzesz to, wyciągasz ze swojej głowy i pooglądaj to, jak to wygląda i opisz mi, jak to wygląda. Już po ściągnięciu. Ona, trzymając ręce w ten sposób, rozciągnęła to, po prostu tą górną część odsunęła od głowy. Tak. Dolną tu poniżej żuchwy, tak. I kierując ręce do tyłu wyciągnęła, trzyma przed sobą i pokazuje, zobacz, to wygląda prawie jak imadło. Aha. Takie dokręcane od dołu, że ściska, tak? To teraz własnoręcznie to niby imadło, w każdym razie ten obręcz, otwierasz portal do słońca i do słońca, do spalenia, nie będziemy się bawić w jakieś tam ceregiele, wyrzucasz do spalenia, słońce sobie tam da radę. Zrób to już. Wyrzuciła. Okej. Okay. Ola, szukaj dalej. Mówi, że oczy ją bolą. Ola, popatrz, co tam jest w tych oczach Doroty. No to jest ciekawe. Ja widzę takie dwa błyszczące węgliki, takie jakby taki czarny kryształ, tak. Taki ociosany, że światło się załamuje tam tych ciot. Tak, tak, dalej. Słów jest tak dużo oko i one już tak, jest taki ruch, tak? I one w tym momencie jakby odbijając światło. Jest wrażenie błyszczenia w ciemności i to jest strasznie niska wibracja. To po prostu jest bardzo niska częstotliwość fal. To powodowało między innymi, powoduje do tej pory, że ona ma trudności jakby zobaczenia świata duchowego. Jedyne co mogła zobaczyć to wewnątrz siebie przez to, że patrzyła do środka. I jedynie jej własna dusza mogła przesyłać informacje i z sobą mogła kooperować z wnętrzem, które zasilało ją energetycznie. Natomiast informacje dodatkowe z zewnątrz, to one właśnie zabraniały widzieć, tak jak po tych schodach właśnie nie mogła wejść, pomimo tego, że ściągnęła opaskę, nie widziała swoich stóp i zaczęła płakać, bo tak bardzo chciała. Tym niemniej ona nie mogła nic zrobić, bo one, tak jakby jej ktoś wymienił gałki oczne na te świecące węgliki. Okej. Okay. Dorota, chcesz się tego pozbyć? Tak. Okej. Okay. Wyciągasz to ze swoich oczu, te kryształki czarne. I do tak słońca pokazuje, trzyma je na dłoniach. Tak, do słońca z tym. Chyba, że
przeznaczasz to do czegoś innego, ale radzę do słońca, do spalenia, żeby nie było śladu. No mówi to samo złowidze w nich. Okej. Okay. I oddaję do spalenia. Okej, okay. Bardzo dobrze. Dalej szukasz. Teraz wygląda energetycznie, ona jest, potrzebuje regeneracji, gdyż ona jakby wcisnęły jej warstwy w głąb, tak jakby fizycznie ktoś jej wcisnął oczodoły w głąb czaszki i teraz ona musi jakby odbudować samą siebie, bo to był ten ucisk taki też czuła. I też czuję, pokazuje tak, że bardzo lekko, ale czuję, jakby miała tutaj nic. Więc ona odbudowuje, tak jakby od środka wypycha to, co było, oni po prostu zmiażdżyli jej kawałek twarzy. Bardzo dobrze. Żeby było szybciej i bardziej dokładnie, to wracamy na podest tam na wieżę, do naszych lekarzy. Oni się tym zajmą, do tego cylindra wezmą i tam wszystko to, co jest do usunięcia, będą widzieć i będą nam pomagać, prawda? Tak, już wchodzę do cylindra, mówi. Okej. I co lekarze robią tam? Ona w tej chwili cały cylinder, ona jest w środku. To wygląda, jakby był zapełniany cieczą. Idzie ta ciecz, podnosi swój poziom od dołu do góry. To jest taki lekko taki blado-zielonkawy kolor. I podnosi się do góry. Ona już jest coraz wyżej. Już praktycznie ona już jest cała w tym. Pokazuje mi kciuk, że jest ok. Ona w tym chwilę musi pobyć. To jest tak jakby dezynfekcja z bakterii, tak mówiąc ludzkim językiem. Okay. Oni się nią w tej chwili powiedzieli zajmą, natomiast my możemy swobodnie z nią dalej rozmawiać. Czy jest konieczność dalszego badania i skanowania przez Olę Doroty? Czy lekarze to sami podatają wszystko? Powiedzieli, że nie musi nic robić. Wszystko to już jest specjalistów okiem. Okej. Czyli możemy przystąpić do konkretnych w tej chwili pytań odnośnie zdrowia, bo prawdopodobnie wszystkie lub większość już to jest pozałatwiane i teraz chcę opinii na ten temat. Pierwsze. Bóle zatok, polity w zatokach przynosowych. To trwa już od kilku lat, konkretnie od 2016 roku. Do usunięcia, do wyleczenia. Kto się tym zajmuje? Lekarze? Powiedzieli, że w tej chwili jeden z lekarzy odwrócił się w moją stronę i pokazał na te miejsca. One są takie czerwono-bordowe. Tak. To jest ewidentny stan zapalny, ale to jest w fizyczności i to wyczyszczą. Okej. Okay. W międzyczasie następny problem. Problemy z oddychaniem i chrapaniem. Jest krzywa przegroda nosowa. Co z tym możemy zrobić, czy należy zrobić? Fizycznie nie możemy wyprostować tej przegrody. Natomiast na pewno jest pewne tension, napięcie ze strony jej psychologicznej. Oni powiedzieli tak. Uwierz w to, że nie masz rąk. To ci je można obciąć bezboleśnie. Chodzi o to, że ta przegroda nie stanowi aż tak wielkiej kwestii, jak to, że ona jest przekonana, że to jej taką trudność w oddychaniu sprawia. A co innego sprawiało? A co sprawiało te trudności z oddychaniem? Ciężar braku zasilania tego z dołu, ponieważ ciężar, który przechodził tu, większy wysiłek do pracy, do wykonywania funkcji życiowych powodował większą pracę jej i usiłowanie złapania oddechu jak nurek, który ma za małą mieszankę tlenową. To niepotrzebne w tej chwili już teraz jest myślenie fałszywe w tym momencie jest.
to, co usunęliśmy, on powiedział, to, co ci dziecko usunęliśmy, nie stanowi już dla ciebie żadnej przeszkody. A oddychanie, pomimo tego, że przegroda nie jest w 100% taka, jak chociaż powiedział, jest w 90% poprawna do prawidłowego oddychania. Okej. Okay. Uwierz w to, że wszystko z tobą jest okej i zacznij żyć normalnie. Okej. Okay. Następny problem. Dyskopatia z rotacją kręgu w odcinku lędźwiowym. Tam jakiś uzdrowiciel Jasnowidz, jej to tam próbował ponaprawiać, jakaś tam ulga lekka była. Jak to wygląda naprawdę teraz? Jakie są rokowania odnośnie właśnie tej dyskopatii? Lekarz przyłożył dłoń w odpowiedniej odległości od niej, nie musi jej nawet dotykać, do tego odcinka krzyżowego, poczuł jego ciepło. To, co tam się znajdowało, co powodowało wygięcia, zarówno w ciele fizycznym, mentalnym, jak i w twojej strefie wibracji. Materialistycznie wyobrażaj to jako odcinek 10-centymetrowego przedmiotu w kształcie półku. To wizualizujemy jako twój ból i przyczynę dolegliwości. Centralizuję go w mojej dłoni, tak. Obracam lekko i już wychodzi. Jakie tego nie ma. Jakie rokowania? Bez żadnej dolegliwości, jeśli chodzi o ten kręgosłup? On usuwa ból. Tak. Natomiast sam kręgosłup w tej chwili jest tak podatny, że jeżeli fizycznie chce sobie pomóc, to teraz jest to najlepszy moment na intensywne ćwiczenia wspomagające, ponieważ on został bardzo uplastyczniony. Teraz niech nie zastyga w bezruchu. Teraz ma przyjąć właściwą pozycję i dbać, przynajmniej z 2-3 tygodnie dbać o właściwą pozycję ciała, bo właśnie to dla niej specjalnie zrobili. Tak, tylko że jest druga sprawa, ona ma wyraźną nadwagę, dużą nadwagę i to na pewno również wpływa na ten kręgosłup, na te dolegliwości, czyli sprawa prosta, trzeba schudnąć. Wysoki cholesterol i nadciśnienie krwi. Ola, popatrz na to serce, jak to wygląda, jakie tam są, powiedzmy, dysfunkcje tego serca. Dieta. Nieodpowiednia dieta? Tak. Konkretne przykłady, te podstawowe, tej błędnej diety? Ja zobaczyłam taką skalę, jak mamy na termometrze. Tak. To ja zobaczyłam skalę od 0 do 100, pokazała mi się, że ta rtęć idzie na poziom 80 i to jest zdecydowanie przerost tego. Ona przerosła się dwukrotnie. Ale co w tej diecie jest niewłaściwego? Za dużo jedzenia, czy jakieś... Nie, ten cholesterol i tego wszystkiego, co ma za dużo w organizmie. Ona powinna przejść cały proces wewnętrznego oczyszczenia z punktu widzenia biologii. Jakieś rady do ziemskich lekarzy się ma udać w tej sprawie? Nie. No, słuchamy. Co możemy zrobić dla niej? Zwiększ metabolizm przepływu substancji we własnym ciele. W jaki sposób? Zwiększenie metabolizmu to przede wszystkim właściwe odżywianie i ruch. Konkretnie jak to odżywianie powinno wyglądać, ruch to wiadomo jak powinien wyglądać.
substancje nie mają zapychać twojego brzucha, tylko masz odżywiać się tak, aby dostarczać substancji odżywczych. Na przykład, oni mi teraz pokazują kromkę chleba, która jest kanapką i na niej będą warzywa czy jakieś wędliny, sery, to zapchaj dziura, ten chleb nie będzie ci aż tak potrzebny, ale kęs chleba tak. Więc przede wszystkim zrezygnować, jeśli chodzi o pokarmy, przyjmować drobne, a nie dużo naraz. Treściwe jedzenie, bez związki chemiczne, które są w tych gotowych potrawach. Absolutnie nie wolno ich jeść. Natomiast ruch jest bardzo ważny i tu mi pokazuje, że cały niedoceniany, a bardzo ważne, kiedyś sauny były bardzo cenione. Sauna i pot potrafią usunąć toksyny, zanieczyszczenia, które też powodują niewłaściwe funkcjonowanie naszych gruczołów i gospodarki hormonalnej w organizmie. A więc lekki spacer, ćwiczenia, kiedy czujesz pot, to dobrze. Sauna bardzo dobra jest. Tym niemniej ruch na pewno bez przesady dla zdrowia, ale jogging jak najbardziej. Okej, przy okazji ja zapytam. Wśród naszych oglądaczy w internecie padło pytanie i prośba, żeby jakiś fachowiec nasz z tamtej strony wypowiedział się na temat diety ketonowej. Czy uzyskamy taką opinię na temat tej diety? Ona jest modna w tej chwili na Ziemi. On powiedział tak, pokazał mi na stół na tarasie i powiedział tak. Teraz zobacz, na stole jest przykładowo 10 zastawionych miejsc dla gości. I wyobraź sobie, że każda z nich to jest potrawa z diety wybranej specjalnie na tą okazję. I zapraszamy 10 różnych gości. Każdy siada do swojej diety i przed swoim talerzem, bo wie, że on dokładnie dla niego jest. To za chwilę skąd mam to wiedzieć, ale za chwilę do tego przejdziemy. Ale w tym momencie ja wiem, usadzam swoich gości zgodnie z tym, co chcę za chwilę zademonstrować. Natomiast i oni wszyscy będą korzystać, ich organizmy będą zdrowe, a oni pełni energii i uśmiechu. Natomiast zabawimy się teraz, że wszyscy przesiadamy się o jedno miejsce w prawo. Wszyscy wstajemy od stołu i przesiadamy się i już. Wszyscy przesunęliśmy się i siadamy. Zaczynamy jeść. Co się dzieje z naszymi żołądkami? Nie pasuje. Nie jesteśmy tak, jakbyśmy chcieli być zadowoleni i szczęśliwi. Patrzymy na sąsiada, on też nie. Więc w ten sposób, patrząc na potrawy, równie dobrze możemy powiedzieć, że każdemu z gości potrawa zaszkodziła, chociaż przed chwilą każdemu pasowała, prawda? Zmierzam do tego, że najważniejsze jest poznanie, przede wszystkim rozpoznanie siebie, bo każdy jest inny, własnych potrzeb i dopasowanie tego, co możemy małymi krokami osiągnąć, badając siebie, swoje własne ciało, obserwacje latami, bo nie dostałeś tego kombinezonu wczoraj ani dziś. A po latach obserwacji ty wiesz, czujesz, a twoja dusza ci podpowie, pod warunkiem, że będziesz mieć z nią bezpośredni kontakt i dostaniesz wiele informacji i będziesz czuć się szczęśliwa, jedząc coś, co nawet w smaku będzie takie sobie. Czyli konkretnej opinii na temat diety ketonowej w stosunku do Doroty raczej się nie dowiemy, bo jak mówicie, wszystko to zależy. To zależy od wielu czynników, tak? Jeżeli dieta będzie najwspanialsza, a nie będzie dostosowana, składniki odżywcze, powiedzmy mięsne, będą w 100% dobrane, wartościowe, zdrowe, ale jeżeli jej organizm potrzebuje sałaty, to nic go nie zastąpi z diety, którą wybrała. No dobrze. I lecimy dalej. Konkretne sprawy Doroty. Skarży się na haluksy, ale to jest podobna sytuacja jak ta przegroda notowana. Cóż można nam to poradzić? Albo operacja, albo jakieś tam takie sztuczne naciąganie. Chyba, że macie inną opinię na ten temat, proszę.
Cała postawa ciała, sylwetka ciała jest jak szkielet, który, którego poszczególne mniejsze, większe tworzą jedność połączone stawami lub wiązadłami. Natomiast wystarczy, że jedno z nich ulegnie skrzywieniu, na przykład kręgosłup, który jest dla nas rusztowaniem pod całą resztę konstrukcji, spowoduje to reakcję taśmową, czy jedno ciągnie za sobą drugie. Tak, jedno wynika. Przyczynowo-skutkowo. Przy kręgosłupie, z kręgosłupem, tak, przy kręgosłupie był problem i na tym trzeba popracować. Kręgosłup odpowie pozytywnie, jeżeli będzie odpowiednio supportowany z tej strony ćwiczeniami, najlepiej w odciążeniu. Nie można dawać komuś lekarstwa, jednocześnie go gnębiąc. On nie może ćwiczyć w pionie, bo grawitacja będzie mu przeszkadzać. W odciążeniu ćwiczymy właściwe wygięcie kręgosłupa. Natomiast wszelkie problemy z kończynami, tak samo i górnymi, i dolnymi, są związane z nieprawidłowością w kręgosłupie. Jeżeli nieprawidłowość przeciągnie się, jakby odbije swoje piętno na stawach biodrowych, następny etap to będzie dysfunkcja stawu kolanowego, który będzie rzutował na prawidłowo, staw skokowy nie będzie prawidłowo odbijał tych uderzeń podczas chodzenia o ziemię, no wiadomo, o co chodzi. I w konsekwencji na stopę, całą pracę stopy, no i chodzi o haluksy, no to właśnie jest to skrzywienie wewnątrz i przez to też narastanie niepotrzebne jakby wewnętrznych uzupełnień na tych tkankach łącznych, bo to są haluksy. Okej, okay, tu Dorota sygnalizuje, że ona ponoć się już urodziła z palcami u nóg, stopach pozakładanych na siebie. To tak jakby wygląda albo jakaś wada rodzinna, jakiś tego. W każdym razie ona tylko to sygnalizuje. Czy to ma wpływ, to czy to jest powiązane, czyli ta urodzenie się z takimi palcami pozawijanymi na siebie nawzajem, z tymi obecnymi haluksami? Jeżeli dostajesz ciało w takiej konkretnej formie i używasz je zgodnie z możliwościami, musisz zawsze pamiętać, aby dbać o to, aby się nie pogłębiły. To nie zwalnia cię z obowiązku dbania o resztę ciała, gdyż jeżeli nauczysz się żyć z takim kształtem, jaki masz, odbierasz to, że dajesz sobie radę, że umiesz tym jakby zawiadywać, gospodarować. Natomiast z wiekiem może nastąpić także dysfunkcja, pomimo tego, że ona już nie była, powiedzmy, taka jak u reszty społeczności. Także kręgosłup może i te problemy jeszcze bardziej utrudniać, bo będzie wpływał na, jeżeli te palce były już przesunięte, no to one będą i dwa razy bardziej. Jasne. Następny problem. Ujotokowe zapalenie skóry głowy i twarzy. Objawia się to zaczerwienieniem, puszczącym naskórkiem i ostrym wydzielaniem łoju w mieszku włosowym. Jaka jest tego przyczyna i jak się tego pozbyć? Ja teraz pierwsze co zobaczyłam, to motyle i pyłek. Nie wiem, tak jakby to było związane z pyleniem, że to jest... Konkretnym tak. Uczuleniem? A na co konkretnie? Trzeba by zrobić testy prawdopodobnie. Tak, ja widzę pyłki i owady. Konkretnie zobaczyłam motyle. No to chodzi o te pyłki, tylko że no to nasi lekarze robią takie testy, na co się człowiek jest uczulony. Czy to jest jedyna przyczyna, to uczulenie na te pyłki? Właśnie tego zapalenia skóry głowy, łojotą i tak dalej, to co czytałem, uszczyca, to jest jedyna przyczyna? On mówi, że organizm jest zanieczyszczony toksynami. To co wcześniej mówił,
Przez to oczyszczamy organizm. Sauna wspomniana właśnie, to co mówił, oczyszczanie przez pot, przez wyrzucanie z organizmu nadmiaru szkodliwych substancji. Jeżeli ciało pokazuje ci, daje informację, że coś wyrzuca, to nie dlatego, że tego ma za mało, tylko nie potrzebuje tego, nie chce. Więc zastanów się nad dietą raz, dwa, zdrowym odżywianiem, trzy, właśnie zwiększeniem metabolizmu. I w pierwszym momencie, o dziwo, może być, że ten łojotok się zwiększy, ale to nie oznacza, że coś zadziałało źle. Właśnie on się może zwiększyć jako reakcja na jej oczyszczanie wewnętrzne. Po to się zwiększa, żeby za chwilę móc zmniejszyć się do tych wartości podstawowych potrzebnych dla organizmu, czyli unormalizować się. Było słowo sauna. Czy korzystanie z sauny również by było wskazane? Tak, oni już to mówili wcześniej. Okej. Oto i nadwadze, to jest dużo, 40 kilo tutaj pisze, no to już było chyba powiedziane wszystko. O wzroku było powiedziane, wyczyszczone, tam prawdopodobnie jest wszystko w porządku. Dla porządku pytam się duszy Doroty. Dorota, czy w tej chwili w twoim ciele fizycznym odczuwasz jakiś dyskomfort, jakieś dolegliwości, jakieś coś? Czy poczułaś jakieś zmiany w trakcie tego czyszczenia, w czasie tego pobytu w tym cylindrze, tej cieczy oczyszczającej? Coś twoje ciało fizyczne podpowiada ci jako duszy, że coś się zmienia w twoim ciele fizycznym? Tak, mówisz, że duże zmiany są. Lekkość przede wszystkim czuję. Tak. Mrowienie takie w całym ciele, jakby te wszystkie, tak jakby każda komórka zabrudzona z wierzchu, tak jakby to się odklejały pomiędzy komórkami, to przechodzi, wydostaje się z niej, to powoduje takie lekkie drgania, jakby łaskotki, aż takie drżenia powoduje. Cały czas chłonie, oprócz oczyszczania, chłonie, która usuwa z jej organizmu wszystko, co nie jest jej. Mówi, że czuje już zdecydowanie, mówi, no, na ten moment już 70% lżej. Okej. Dzień bardzo jesteśmy wdzięczni za już i będzie się to wszystko tego. I teraz przechodzimy do następnego bloku. Tutaj zatytułowała ten blok jako duchowość. Zaczyna od blokada Akaszy, nic nie widzę, nic mi nie przychodzi na myśl. Jak wchodzę do broni Akaszy, czasami słyszę pojedyncze wyrazy, ale to nie składa się w logiczną całość. Nie mogę temu zaufać. To według mojego zdania już jest wszystko załatwione, bo tamten stwór, którego przetędziliśmy, tego psa w końcu, to tam się do tego wszystkiego poprzyczyniał, ale moja całkiem prywatna uwaga. Po co ty się pchasz na siłę w te wszystkie sprawy pseudoduchowości? Po jaką cholerę? Ale jeśli bardzo pragniesz i teraz po tej sesji, po tych oczyszczaniach, w dalszym ciągu będziesz to robił, to nie ma w tym nic złego. Możesz. Tylko zaczynasz sprawę od strony dupy, a nie od początku. Początek jest taki. Praca nad wiedzą, praca nad moralnością. To są dwie podstawowe przyczyny, na rzeczy, na których trzeba się skupić, a reszta przyjdzie sama. No, powiedziałem swoje mądrości i jedziemy dalej. Czasami mam sny. Ostatnio śniły mi się pędzle, nowe pędzle. Zachwycałam się. Niemniej tam dalej gdzieś jest, że ona chce to jakby spróbować zarobkowo malować. Czy ktoś odważy się w tej chwili wyrazić opinię na ten temat?
Z jednej strony chcę, a z drugiej nie mam umiejętności. Koniec dyskusji, dziecko. Nie bądź artystką, kiedy nie jesteś ktoś artystą, ale taką i palca góry. Następna sprawa. Miewam... Ja wiem, mogę. Proszę bardzo. To jest wewnętrzne pragnienie malowania, widzenia barw wewnątrz siebie. To było to wołanie o pomoc, gdyż ona była zamknięta w sobie przez te urządzenia, które odsysały z jej czakry energię. Ona, tak jak mówiłam, ta energia nie była kolorowa, intensywna, ona była blada. Ona pragnęła kolorów, ona sobie to wyobrażała poprzez malowanie, poprzez stworzenie świata w malarstwie, świata przed sobą, tego, który maluje, jako ona chce go widzieć kolorowym, bo ona nie widziała. Ona chciała poczuć, bo to było przygaszone. I to teraz jej świat w środku jest właśnie, ona właśnie to zrobiła, ona pomalowała siebie od środka. Gratulacje. No, ale będziesz chciała malować, to maluj, tylko nie nastawiaj się na to, że będziesz zarabiać kasę. Bo do kasy jest daleka, daleka droga. Podobno mam zdolności parapsychiczne, ale nie wiem dokładnie, jakie, jak mam je rozwijać. Powiedziałem, jak rozwijać. Wiedza, moralność, a żadne jakieś takie siły, na siłę kursy, to tu, to tam, to taka dziedzina, to taka dziedzina, to wszystko od dupy rozwija. Do tego się po prostu dorasta. O, to jest ciekawe. Ciekawe i Ola, zaangażujesz się i zobaczysz to. Tutaj pisze, jako dziecko widziałem postać na wpół przeźroczystą, jak opowiedziałam to mojej mamie i koleżance, to mnie wyśmiewały i powiedziały, że jak mam diabła za skórą i dlatego, że mam diabła za skórą i dlatego takie rzeczy widzę. I teraz. Policzę od 3 do 1 i takie wzorcowe, przykładowe widzenie jako dziecka, wejdziemy w ten moment, Ola będziesz również widziała to, co widziała ta Dorotka. Policzę od 3 do 1. Taki wybrany moment, taki dość charakterystyczny, dusza Doroty wybierze. 3, 2, 1, już. Cofacie się do okresu dzieciństwa Dorotwy i do takiego zdarzenia, kiedy ona widzi taką jakąś postać, istotę półprzeźroczystą. Już. Ola, gdzie się znaleźliście? W piaskownicy, bawi się z innymi dziećmi, zabawkami w piasku. I teraz widzisz to samo, co widzi Dorotka. Tą postać taką półprzeźroczystą. Ola, opisz mi ją. Dorota siedzi w środku w piaskownicy. Tak. Ma wokół siebie mnóstwo kolorowych zabawek, jakichś takich foremek. O, foremek. A tą postać zobaczyłam. Jak jest naokoło piaskownicy takie drewniane listwy, takie jakby ławeczka, że ona siedzi na tym, tak. I podaje jej zabawki. Kto jej podaje zabawki? To jest postać, tak właśnie półprzezroczysta, tak. Ludzka. To jest jakby taki hologram człowieka bez włosów. Siedzi, to jest jakby, wygląda jak postać już duża, ale w takiej małej formie, że wielkości dziecka, ale taki dosyć dorosły. Dobra, stop. Ja teraz chcę porozmawiać z tą istotą. Mój drogi, słyszysz mnie? Hello. Tak. Powiedz nam, dlaczego ty się tak jakby opiekujesz, interesujesz, bawisz się z Dorotką? Kim ty jesteś dla niej? Jaką masz rolę, funkcję w jej życiu? Opowiedz o tym.
On mówi, że przychodzi do dzieci, które bawią się same zabawkami. Ale z jakich pobudek ty to robisz? Chcę rozmawiać. Chcesz rozmawiać z dziećmi, tak? Tak. No akurat wczoraj mieliśmy przykład, że istoty z takim dzieciaczkiem w naszej sesji z wczorajszego dnia bardzo się lubił bawić z dzieciakiem. I teraz pytanie do mojej Oli. Ola, policzę do trzech i zobaczysz tą postać w jej naturalnej formie. Co do istoty, kim ona jest, bez względu na to, jaką formę ona w tej chwili reprezentuje, ale do istoty. Jeden, dwa, trzy. Już widzisz to jako prawdziwą istotę. I teraz mi dowiesz. No więc to wygląda tak. W tej chwili już jakby ta powłoka opadła, tak. Więc widzę owada. Wygląda jak osa, taka wielka, a i już mówię, to jest jego prawdziwa postać, tym, że jest to postać jakby skumulowanej, ściśniętej energii. Natomiast dostałam od niej już taką informację, że ona nie chce nikomu robić krzywdy, pokazuje łapki, ona nie robi podłączeń. Ona bada jakby ziemię pod kątem przybycia w przyszłości i co jest ciekawe, ona ląduje na ziemi bez kombinezonu, bez ciała. Ona przybyła gdzieś z daleka i dlaczego? Ponieważ jakby nie ma tutaj jakby zejść zaprogramowanych na nią, a jest ciekawa, więc energetycznie przybywa na ziemię, nie dostaje tu ciała, nie rodzi się. Dlatego jej energia postrzegana przez ziemian jako dusza jest. I dlatego, ponieważ dziecko jest wrażliwe na takie energie, a ona kumulując jakby ją jeszcze bardziej, pozwala na takie jakby załamanie światła. I ona ją lekko może widzieć. Dlaczego? Ponieważ dorosły od razu jakby pierwsze takie przelotne mgnienie dorosły by odrzucił, że powiedziałby po prostu, tak, coś mi się zdawało. A dziecko jest otwarte na wszystko, dziecko popatrzy z zaciekawieniem drugi raz, wierząc, że coś widziało i to jest klucz do poznania. To okay. Dla Doroty jest informacja. Natomiast ona nikomu mówi, nikomu nic złego nie robi i nie je, mówi nie je, śmieje się, nie je. Ona chce poznać, dlatego siedzi między dziećmi, ona słucha ich myśli, czasem rozmawia. Ale raczej woli obserwację. Okej, ja teraz wracam do tu i teraz, czyli minęło już kilkadziesiąt lat i zwracam się teraz do tej osy, niby osy. Gdzie ona w tej chwili przebywa? Co robi? Jakie ma zainteresowania? Już. Ola, zobacz. W dalszym ciągu przybiera tą postać osy? Czy... Nie, nie. Ona była przez kilka lat z nią. Tak. A teraz co robi? I ona pokazuje mi taki obraz, że tak jakby już dużo wiedzy ma, tak pokazuje jakby tak osa, która odfruwa i ma takie w łapkach dwa wiaderka pełne wiedzy. Tak. I to co wie jej wystarcza i już jest poza ziemią, jej już tu nie ma. Dobrze, ale teraz ciągle do niej mówię. Powiedz mi, gdzie w tej chwili przebywasz i czym się zajmujesz? Wiedzę zdobyłaś i co dalej z tą wiedzą robisz? No mówi, szukam odpowiedniego miejsca, żeby zejść, ale jak na dzień dzisiejszy mam takie preferencje, dwie planety jej się spodobały, ale mówi, że na Ziemi, nie obraźcie się, ale strasznie, jakby powiedzieć, duszno jest. Czujemy to sami. Rozumiem. Dobra, czyli pożegnałaś się z Dorotką małą i z obecną dorosłą Dorotą nie masz żadnych kontaktów, tak? Ja się śmieję. Tak, bardzo fajna energia od niej bije, a wręcz wysłała takiego całuska do tej małej Dorotki na pożegnanie, że była po prostu takim jej dziecięcym przyjacielem na już i na teraz. Okej, okay, i teraz zwracam się, bo już będzie czas, do ducha opiekuńczego, do nadduszy Doroty.
Zapraszam tutaj, policzę do trzech i zobaczycie dziewczynę kogoś, kto jest w jakiejś formie nad duszą Doroty. Mam parę pytań. Jeden, dwa, trzy. Kto się zjawi? Ja widzę postać wysokiej kobiety o długich, prostych, jasnych włosach. Taka świtezianka. Aha. Z wiankiem z takich drobnych kwiatów na głowie. Forma bardzo ładna, ale teraz pozwolisz, świtezianko, że tak będę cię nazywał, przesprawdzimy cię. Pozwalasz na to bez oporu? Tak. Okej. Okay. Ola. Oczy, serducho. Popatrz. Badaj. Okej, to ona jest. To ona, czyli kto? Jej opiekun. Aha, ale ze strony światła. Okej, okay, to ja się do niej teraz wracam, świtezianko. Masz jakąś uwagę na temat roli tej osy w dzieciństwie Doroty, twojej podopiecznej? Co powiesz o tej osie? Powiedziała, że znany jest im ten gatunek. Aha, czyli to faktycznie neutralnie nieszkodliwe stworzenie, tak? Nie ma się czego bać. Okej, okay. Dobra. I to teraz już, jak już rozmawiamy, prosimy o jakieś przesłanie dla Doroty odnośnie jej i planów życiowych, i tego malarstwa i tych innych rzeczy. Co masz bezproblemowo, czyli to, co ci jest dozwolone, żeby powiedzieć, to bardzo prosimy o jakieś takie przesłanie dla Doroty. Ma się nie bać. No tegośmy się już pozbyli. Ma zachować otwartość, ale bez tak zwanego na siłę, nadgorliwie i na siłę łapania się każdej możliwości. Ma się skupić na szukaniu odpowiedzi we własnym środku, obserwować oddech, poczuć własną energię, umieć ją odczuwać na zewnątrz, poza własnym ciałem, a same wysokie wibracje zaprowadzą ją na jeszcze wyższe poziomy i na tym poziomie równowagi, światła, informacja sama nagle okaże się prosta informacja o wielce skomplikowanych ludzkich rzeczach prostą informacją jest. Okej, okay, to pytanie moje, ale na temat, jak widzisz, i to ziomko, jej zapędy w kierunku penetracji tych kronik Akaszy, do jakiego poziomu, ewentualnie do jakiego piętra tych kronik będzie w stanie w tej chwili i powiedzmy w przyszłości niedalekiej sięgnąć, jeśli w ogóle. Ma zatrzymać się na tym etapie i wgłębić w głąb siebie, to wtedy ja z nią będę razem jej pomagać. Okej, okay. Ale jak mówiłem, dwa warunki. Wiedza plus moralność. Okej, okay, lecimy dalej. Jakie były przyczyny omdleń w kościele? Nie lubiała chodzić do kościoła, bo tam często mdlała. Co się tam działo? Cofniemy się do takiego momentu, kiedy ona w kościele mdleje jako dzieciak. Jaka była tego przyczyna? Już. Już to widzę. Tak? To jest tak, dzieci stoją przed ławkami, tak.
i jest im słabo. I to jest normalne, kiedy jest niedobór po prostu wentylacji właściwej, krążenia, gdyż bardzo duże zapotrzebowanie na czysty oddech, a za mało miejsca na to. Krótko mówiąc, wentylacja płuc niedobra jest. To jest pierwsze zadanie. Zatłoczone miejsca, czy to będzie, czy kościół, czy stadion narodowy, jeżeli nie dostarczysz wentylacji, zemdlejesz. To jest przyczyna fizyczna. Czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna tego, że ona konkretnie w kościele brała zgoda, że było tam duszno i tak dalej. Ale pomijając to, pytam o przyczynę ezoteryczną. Ja słyszę, że jedna rzecz jest bardzo ważna. No. Jeżeli jesteś w środku podatna na kontakt z niskimi wibracjami, co już usunęliśmy podczas tej sesji, tak, to ilość ludzkich myśli o niskich wibracjach, bo żal, błagania, wyrzuty, dlaczego jest mi tak źle, bo niestety, ale ludzie modląc się na niskich płaszczyznach się przesuwają, wydają się do przodu, a wręcz w dół. I osoba wrażliwa ściąga je na siebie i energetycznie to jest taka bomba. Ja rozumiem. Mam nadzieję, uderzeniowa. To spowodować bardzo gwałtowne jakby uderzenie, skok i online. Wrażliwa jest. Żadnego ataku bezpośrednio w kościele nie ma dla niej. Żadnego nie było. Tu jest punkt taki. Mam dużą intuicję. Mój mąż mówi, że mam 17 zmysł. I po co oglądam filmy, jak z góry wiem, jak się potoczy akcja w filmie, jakie będzie zakończenie. Opinia na ten temat od świtezianki? Wrażliwość. Właśnie to jest to. Jeżeli odbierasz bodźce powodujące osłabnięcie, to odbierasz informacje. Natomiast informacja jest naokoło wszędzie i w nas i naokoło. Czerpiesz ją. Dlatego łatwo bez oczyszczenia ściągać na siebie te niepotrzebne ci informacje. Tak, jak najbardziej. Możesz jeszcze czytywać z powodu wysokich wibracji, na których przed oczyszczeniem cię zawodziły. Teraz mniej. Okej. Jest tu takie, tego, boję się komuś zaufać. Jaka jest cecha przeciwna temu brakowi zaufania? To jest jakaś taka, co, empatia, czy jak to można nazwać? Ona się po prostu bała, to strach. To strach. Strachuśmy się pozbyli do reszty i do końca? Tak. Czyli już teraz... Nie ma śladu po tym. Teraz przywołujemy dla Doroty ufność. Oczywiście ostrożną. Taką ufność, ale wyraźnie zmiana w percepcji, zmiana w widzeniu świata. Chcesz takiej sugestii posthipnotycznej, Dorota? Ona powiedziała, że to jest to, co już postrzega jako mądrość widzenia oczami światła. Okej. Okay. Nawet dalej za tego zaleciałaś, niż było to w moim jakimś wyobrażeniu. No i teraz takie prywatne sprawy. W 17 roku spotkałem na swojej drodze bratnią duszę. Tak mi się wydawało, coś na zasadzie bliźniaczego płomienia. Nawet dusza mi pokazała, dlaczego to nie wyszło, czyli ta bratnia dusza. Opinia Doroty na tym, świtezianki na ten temat. Co to była? Pomyłka, ta bliźniacza dusza, jakiś tam człowiek. Co to była za sytuacja w życiu Doroty? Nie, żadnej pomyłki nie było. Po prostu tą drogę wybrała i tak miało być. Okej. Okay.
Następne pytanie. Czy moja dusza, czyli dusza Doroty i dusza męża Doroty, razem wybrali swoje wcielenia, żeby się spotkać i zostać małżeństwem? Czy to było świadome, czy to było losowe? Jak to wyglądało przed wcieleniem? Nie. Przyszli z dwóch różnych miejsc. A obecne małżeństwo, niby z dwóch różnych miejsc, ma w tej chwili jakiś wspólny cel dla osiągnięcia, do osiągnięcia? Oni przyciągają się jak magnes, ponieważ ich wibracje są bardzo zbliżone, są dobrymi ludźmi. Okej. Wspólnie mogą bardzo wiele osiągnąć, ponieważ należą do tego samego gatunku. Następne. Dlaczego czuję się niekochana, pomijana, niedoceniana, lekceważona, wykorzystywana tu na planie fizycznym? Czasami mam wrażenie i odczucia, że tu nie pasuję i co ja tutaj w ogóle robię? Opinia na ten temat? Otwórz oczy, które już masz. Koniec odpowiedzi, tak? Tak. Ślepy postrzega świat ciemnym, a kolorowy tylko oczami zobaczyć można. Jak pozbyć się palenia, bo mi nie bardzo wychodzi? Dusza sprawa, to nie ma tego. Wiara. Wiara w sukces i no i silna wola. Jak się będziesz o to modlić również, to będzie pomagać. Ale nie składać przy okazji żadnych obietnić, że coś za coś. Po prostu chcesz przestać. I już. A nie, że jak przestanę, te, jak Bozia mi da łaskę, że przestanę palić, to ja postawię świeczkę jakąś tamtego. To są bzdury. To wszystko ma wynikać od ciebie. Nie, żaden handel z nikim. Sama musisz się załatwić. Jeżeli potrzeba jest robienia czegoś, to nieważne, czy będzie to palenie, czy posiadanie ogrodu z kwiatami, to jest coś, co ona wiąże z sobą jako pozytywne. Jeżeli gdzieś w środku, w niej, ona musi wejść głęboko i zobaczyć przyczynę tego, że ona coś robi, co chciała, a teraz tego nie chce, wejść w przyczynę, dlaczego zdecydowała się na to, co to spowodowało i wyeliminować chęć, która zainicjowała czyn. I dopiero wtedy zmieni się to w niej. Dobrze, teraz zwracam się do fizycznej Doroty. Wychodzisz z tego mini transu i ja ci się pytam. Minęją 2 godziny. Pozostało parę punktów. Chodzi o twojego syna, to jest raz, jego sprawę. Stosunki z mężem, który na tle finansowym jakieś tam te nieporozumienia i tak dalej. Sprawa niby planowanej, czy naciskanej na planowanie, żeby usunąć, jak byłaś jeszcze w łonie mamy, jako przerwanie ciąży. Sprawy finansowe, czyli tego jeszcze by nam zetrwało 0,5 godziny. Co najmniej. Czy przerywamy tą sesję, czy i umawiamy się na następną, jeśli chcesz, czy ciągniemy dalej? Czy ja mogę mówić? Tak. Nie wiem, czy medium jest w stanie jeszcze wytrzymać, czy bo to by było wygodniejsze, jeżeli to nie będzie tak długo trwało. Ola, jak uważasz? Ja pierwsze co dostałam informację od lekarzy. Tak. Że oni sugerują przerwę. Dlaczego? Bo po zakończeniu przez nas sesji oni jeszcze cały czas będą pracować nad naprawieniem szkód w jej polu energii. I oni z chęcią zobaczyliby się ponownie, dlatego że ona będzie się czuć o wiele lepiej, ona nie będzie sobą. Mowa o tej teraz, która była niewidoma, która szła na wyczucie po tych schodach.
bo oni z przyjemnością chcieliby ją zobaczyć w świetle, kiedy wchodzi na podest sama. Ja i pan Bolesław zresztą też. Drugie spotkanie będzie potwierdzenie samej odwagi, którą zbudowała wewnątrz siebie, a wtedy uwierzy, kiedy zobaczy schody i samą siebie i teraz. Okej, okay. Czyli na tym zakończymy sesję. Ola, zostajesz jeszcze na chwilę w transie, natomiast ty, Dorota, nie w tej chwili, tylko za jakiś czas, jak to wszystko przegryziesz, jak tego, to ewentualnie podejmiesz decyzję, czy będziesz chciała kontynuować jeszcze coś tamtego. A teraz moje pytanie, czy mogę to opublikować? Do tej pory. Tak, ja myślę, że tam są ważne kwestie. Także można to opublikować. Okej, okay, dziękuję. To teraz poczuj swoje ciało. Do Doroty mówię, poczuj swoje ciało. Uruchom je, pooddychaj głębiej, poruszaj rękami, nogami, poczuj lekko.